będziecie walczyć z mrocznymi pomiotami. Będziecie walczyć o życie. Masz jakiś problem? O co chodzi? Szara strażniczka, która poddaje się manipulacji, to smutny widok. Nie mam jednak czasu na to, by wszystko ci tłumaczyć. Żołnierze, udzielmy szarej strażniczce lekcji na temat zaufania! Słucham cię. Oczywiście. Chwileczkę, chcesz porozmawiać o nas? Czy coś cię trapi? Naprawdę tak uważasz? Jesteś taka słodka. Zaklęcie? Zaklęcie! Ty i twoi przyjaciele rzeczywiście wzbudzacie trwogę. Na trakcie to dobra rzecz.
Z pewnością spodobają ci się dobra, które z synem zebraliśmy. Dla ciebie zniżka. Cóż, bardzo ci dziękuję. O, dziękuję. To bardzo miłe. Masz moje podziękowanie. Ciekawe. Mam to zatrzymać, tak? Dobrze. O, błyskotki. Masz moje podziękowania. Tak. No i jesteśmy. Szczyt wojownika. Na oddech stwórcy. Spójrzcie tylko. Co za forteca? Mówiłem, że dzięki tej mapie przedostaniemy się przez tunele. Nie zgubiłem się, tylko mapa trochę zamokła. Ha, ale w końcu dotarliśmy. No więc będę szedł za tobą. W pewnej odległości. Czuć tutaj odór śmierci. Spodziewam się, że czekają nas kłopoty. Szczyt wojownika. Wygląda na to, że miał lepsze dni. A raczej lepsze stulecia. Cofnijcie się w końcu! Zdobycie szczytu nie będzie łatwe, panie. Dałem strażnikom szansę na honorową śmierć. Tymczasem oni kryją się jak tchórze. Skorzystamy więc z rady króla. Weźmiemy ich głodem. Na szczycie mają zapasy na wiele miesięcy. A więc zaczekamy. Gdy będą zbyt słabi, żeby unieść broń, poślemy ich na sąd ostateczny.
Co to było? Przez chwilę zrobiło mi się słabo. Chyba nie oszalałem, co? Ty też to widziałaś? Jak to możliwe? To miejsce jest naprawdę nawiedzone. Zasłona? Demony? Dzięki, niech będą Andraście, że się zjawiłaś, strażniczko. Ty przodem. Lepiej teraz niż później. Morale ludzi jest niskie. Moje zaklęcia są tutaj bezużyteczne. Zaklęcia nie wystarczą, żeby dowodzić ludźmi, Avernusie. Przypomnę im, że są strażnikami. Żołnierze! Nie będę was okłamywać. Sytuacja jest niewesoła. Przeciwnik ma przewagę liczebną, a my puste brzuchy i coraz mniej serca do walki. Ale jesteśmy przecież strażnikami! Mroczne pomioty czmychają, gdy słyszą dźwięk naszych rogów. Nie możesz ze mnie zejść wreszcie. A te demony padają martwe, gdy damy im posmakować naszych ostrzy! A więc mamy paść na kolana przed jakimś despotą? Nic z tego! Robię. Nigdy się nie poddam! Nie poddam się i nie zawdzięczę na szubienicy Atlanta! Proponuję że to tu i teraz! W tych uświęconych korytarzach, gdzie całe to serce na tym traci uwagę do domu! Ustawę zrobię przeciwpanu i wszelkiego złu! Jesteśmy posłami temu wielkarkowi wiadomość. Tym świętym niebem stawiać wrogowi czoło dumni. Silni ludzie, prędzej umrę, niż poddam się tyranii.
dzielni, nawet gdy morzył ich głód. Razem z nimi stała moja praprababka. No cóż, miło mi to słyszeć z twoich ust. Całe pokolenia Drydenów powtarzały, że jesteśmy jak lwy. Niezłomni, dumni i szlachetni. Ale dość już tej mojej paplaniny. Prowadź, moja droga. Lepiej teraz niż później. Jasne! Walka. Thank you.
strażnicy przyzwali demony. Nie mogę w to uwierzyć. A moja babka, ona wiedziała. Wierzyłem, że moja rodzina jest inna. Może dalej znajdziemy odpowiedzi. Robi się. Dobrze, już dobrze. Zatrzymaj się, strażniczko. Ta tutaj chce z tobą pomówić. Ta tutaj to Dryden, dowódca. Sofia! Jest tym wszystkim. Babcia? Ubiliście wiele demonów, żeby się tu dostać. Ta tutaj chce zaproponować umowę. Kun nie pozostawia wątpliwości, gdy chodzi o demony. Należy je niszczyć szybko i skutecznie. Dość gadania. Współdziałaj ze mną, wojowniku, a pokrzyżujesz plany wielu mi podobnym. Ta tutaj wszystko wyjaśni. Jestem uwięziona na szczycie wojownika. Ta tutaj widziała w pamięci Sofii Dryden tyle ciekawych miejsc. Ta tutaj chciałaby obejrzeć świat na własne oczy. Aby mnie uwolnić, do starej wieży maga pójść musisz i dzieła zniszczenia dokonać. W zamian ta tutaj scali zasłonę. Nie będzie demonów, wrogów nie będzie. Wasz szczyt stanie się bezpieczny. Pozwól tylko tej tutaj wyjść na świat. Tak? Strażniczko, moja rodzina szuka odpowiedzi od ponad 100 lat. Ale nie w ten sposób. Poprę twoją decyzję, jakakolwiek by ona nie była. Zgoda. Levi dostanie odpowiedzi na pytania dotyczące Drydenów. Dobrze, dobrze! Nikt nie może ujść żywy, jeśli zdołasz miażdż kamienie zębami.